Dzień dobry, dobry wieczór, minęła godzina 20. Zapraszam serdecznie na webinar Skywork Community, technologia i historia firmy. Kilka słów o mnie na sam początek. Janusz Tomczak, w latach 1992-2020, własna działalność gospodarcza, 2002-2007, studia wyższy, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi. A od 2016 roku czynny inwestor Skywork Community. W roku 2018 do 2019 odbyłem szkolenie dla ambasadorów Skywork Community. Będę się teraz posługiwał terminem SWC. Było to szkolenie 3D Coaching and Business, które trwało ponad 14 miesięcy. Wzięło w nim udział 104 osoby z 18 krajów. Celem szkolenia było przede wszystkim integracja, podniesienie umiejętności sprzedaży, budowania struktur i pozyskiwania partnerów biznesowych. Z Polski udział wzięło 8 osób, ukończyło 8 osób, w tym nasza dyrektor regionalna, pani Natalia Fujtak, to jest tutaj ta blondynka w środku. Oprócz tego Janusz Tomczak, Mariusz Duczmański, Tomasz Wajda, Grzegorz Hutnik, Tomasz Żarniecki, Dmitrij Zajtnikow, Krzysztof Dawidiu, którego serdecznie witam. To szkolenie odbywaliśmy pod dowództwem pana Jurija Galaty. Zakończyło ono się 8 do 13 maja 2019 roku w Dubaju. A mamy tutaj zdjęcie honorowe z rozdania dyplomów z naszym szefem, panem Jewgenijem Kudraszowem. Kilka słów jeszcze o moim pobycie na Białorusi, bo tam się znajduje siedziba naszej firmy. Ja w 2017 roku po raz pierwszy pojechałem do Marina Horki na festiwal. Byłem tam z kilkoma partnerami moimi własnymi, m.in. panią Swietłaną Wernikowską i Andrzejem, moim kolegą Trzaskowskim. W roku 2018 byłem z grupą liderów około 20 osób na festiwalu. Byłem również tam z moim synem. Natomiast rok 2019 jest to rok szczególny, bo to był ostatni festiwal, moi drodzy Państwo. Byłem tam ze swoimi bezpośrednimi partnerami, panem Mariuszem Greckim, którego serdecznie tutaj witam na naszym webinarze. To jest mój przyjaciel, kolega, partner w biznesie Krzysztof Dawidiuk, Hubert Małecki, nasza koleżanka Irena Krakowiak i Siergiej Masłow, kolega Białorusin, który dołączył do naszej grupy. Moi drodzy Państwo, chciałbym jeszcze, zanim zaczniemy główną prezentację, powiedzieć o nowej aplikacji, która jest zaledwie od 1,5 do 2 miesięcy dostępna. To jest aplikacja na smartfony. Można ją sobie ściągnąć ze sklepu Google albo sklepu Play. Mamy zarówno na w systemie Android, jak i Apple'a. Także możecie spokojnie sobie korzystać z tych aplikacji. Ja już z niej korzystałem. Chodzi bardzo dobrze. Zarówno sprawdzamy tam swoje biuro osobiste, możemy tam dokonywać płatności, rejestracji, jak uzyskiwać bieżące informacje. Moi drodzy Państwo, jak to mówią, jedno słowo, jeden obraz to jest 1000 słów. Zaczniemy od dwóch krótkich filmów wprowadzających i przejdziemy kolejno do prezentacji dzisiejszego dnia, bo mam ją podzieloną na dwie części. Thank you.
Jeszcze jeden wprowadzający film. К 2050 году в мире удвоится число автомобилей. Два раза больше пробок. Два раза больше выбросов в атмосферу. Два раза меньше природных ландшафтов. Еще никому не удавалось создать транспорт, способный решить эти проблемы, пока свой проект не предложил Skyway. Инновационный транспорт, который движется над землей по высокопрочным струнным рельсам. Стальные тросы внутри рельсов способны сделать эстакаду Skyway до 3 раз прочнее обычных мостов. Прочная эстакада делает движение плавным и безопасным. Строительство почти не требует места на земле. Опоры струнного транспорта можно возвести в любой точке планеты. От жаркой пустыни до вечной мерзлоты. Электродвигатель Skyway позволит сделать атмосферу чище. Чтобы обеспечить лучшее качество транспорта, на производстве Skyway используют одни из самых современных технологий. Цифровая платформа 3D Experience и американское оборудование HAAS, которое применяют при строительстве самолетов и космических ракет. Создатель технологии, инженер Анатолий Юницкий, разрабатывал проект Skyway более 40 лет. Он написал десятки научных работ, получил 2 гранта ООН и в 2016 году запустил производство струнного транспорта. С тех пор Skyway представили на 19 международных выставках от Берлина до Сингапура. Достижения проекта обсуждают мировые СМИ от CNN до TV Tokyo. Новые разработки Skyway каждый год демонстрируются в центре испытаний «Экотехнопарк». 5 типов трасс, 11 видов струнного транспорта и 1000 пассажиров в одном месте. Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр Skyway «Шарджа». Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр Skyway станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых Skyway — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Dziękuję. Wracamy do prezentacji. No więc, moi drodzy Państwo, transport przede wszystkim to zaczął się od koła. I tu mamy takiego protoplastę, koło, które prawdopodobnie zrobili Inkowie i od tego się wszystko zaczęło. Z wiekiem, z czasem to wszystko nabierało większego znaczenia, przechodziło do większych właściwości technologicznych. Mieliśmy koła, widzicie tu takie używane w wozach do przewozu transportu ludzi i towarów. Później jakiś tam konstruktor wymyślił pierwszy prototyp roweru. Aż doszliśmy do czasów współczesnych. I zaczniemy od historii z 1914 roku. Rosyjska fabryka Niemen dodawała do swoich słodyczy taką karteczkę z wizją przyszłości transportu przez narysowaną i namalowaną przez artystę science fiction. Przedstawiał on duży chaos, ruch, takie wielkie zamieszanie na drogach. Przewidywał, że ta sytuacja będzie miała miejsce za 100 lat. Natomiast już wtedy sobie wymyślił, że jak gdyby wyprowadzić ten transport na drugi poziom, to wtedy byłoby to o wiele bezpieczniejsze i lepsze dla społeczeństwa. Teraz mamy zdjęcie przedstawiające współczesność. Ogromny ruch samochodowy. Nasz artysta pomylił się o blisko 100 lat. Dzisiejszy ruch to przede wszystkim setki tysięcy, milionów samochodów na całym globie, zarówno w
krajach Ameryki Południowej, Północnej, na Bliskim Wschodzie. Widzimy tutaj dwa czy trzy przykłady. Jedną to taką stanówkę między USA i Meksykiem, gdzie tysiące samochodów czeka na odprawę, a resztę, dwa pozostałe zdjęcia, to już jest Bliski Wschód i widzimy, że tam jest bardzo duże natężenie ruchu i ogromny chaos. To samo dotyczy transportu morskiego. Tutaj wcale nie jest lepiej. Tysiące statków, kutrów, barek, które zarówno na zarówno w transporcie morskim, jak i rzecznym przybywają na rozładunek i załadunek towarów. Także borykamy się z pierwszymi problemami, drodzy Państwo, czyli przeciążenie tras transportowych i braki zabezpieczeń. Natomiast przyroda, Matka Ziemia, to co człowiek wybuduje, nie daje sobie tak odebrać w ten sposób, że trasy, które budujemy na przykład na Bliskim Wschodzie, tu mamy trasy z Emiratów Arabskich, piękne drogi wybudowane, asfaltowe, ulegają zniszczeniu, ponieważ tam borykają się z burzami piaskowymi. Natomiast w naszej strefie klimatycznej problemem są deszcze, takie burze nawalne, jest to spowodowane ociepleniem klimatu i te infrastruktury, które człowiek zbuduje, często przez to są niszczone. Podobna sytuacja jest na północy naszego globu. Tam znowu wybudowane drogi kolejowe, głównie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, drogach Europy Północnej i Rosji, ulegają zniszczeniu, zasypaniu przez burze i nawałnice śnieżne. Podobna sytuacja dzieje się, drodzy Państwo, z ochroną środowiska. Dzisiejszy świat, świat industrialny, świat, w którym zużywamy mnóstwo energii, mnóstwo mamy zapotrzebowania na nasze dobra konsumpcyjne i komercyjne, kosztuje nas to, że niszczymy naszą przyrodę, zatruwamy powietrze, czerpiemy nasze złoża naturalne i to jest kolejny problem, z którym boryka się dzisiejszy świat. A więc kolejny problem do rozwiązania to jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Mamy ogromne zapotrzebowanie na produkcję energii elektrycznej z tego względu, że po prostu żyjemy na wysokim poziomie technologicznym. Zużywamy ogromne ilości energii zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. A jest to związane z tym, że jest również ogromne zapotrzebowanie na tę energię, ale ta energia nie bierze się znikąd. Mamy ją przede wszystkim produkowaną z naszych złóż naturalnych, czyli z węgla, gazu, ropy naftowej, energii jądrowej, wodoru i zaledwie 2-3% odnawialnych źródeł energii. Natomiast jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, jest to też pułapka w jakimś tam sensie, bo widzimy tutaj przykład takiej farmy wiatraków, które produkują energię elektryczną. One też mają swoje niekorzystne wpływy na środowisko naturalne, bo robią zakłócenia w przepływie powietrza. Wykorzystujemy również panele słoneczne, które znowu są produkowane z takich pierwiastków, które są drogie, które po prostu mamy czerpane z naszych zasobów naturalnych. No i mamy tutaj taki doskonały przykład, że piękny teren, zobaczcie, górzysty, wspaniałe widoki, pięknie wybudowana droga, ale co, czy ta cywilizacja ma kosztować tyle, że nasze wspaniałe góry, nasze zieleń, którą produkujemy, mamy też zastąpić panelami słonecznymi. Nad tymi wszystkimi problemami i przykładami tutaj pokazanymi pracują nasi konstruktorzy, inżynierzy. Czyli kolejny problem z wielkie zużycie energii elektrycznej. Wykorzystujemy różne rodzaje transportu w takich miejscach trudno dostępnych. Mamy taki funikar, który tutaj służy do przewożenia osób na wzniesienia, na górki, czy transport taki międzyrzeczny albo pomiędzy ciekami wodnymi, szlakami. Są to wszystko transporty lokalne, używane w specyficznych warunkach i nie posiadające własnego napędu. Ze względu na duże obciążenie właśnie tych tras samochodowych, transportowych, ludzie próbują wynieść transport na drugi poziom. Przykładem tego jest konstrukcja wybudowana w latach 20. ubiegłego wieku w Niemczech, tak zwany tramwaj odwrócony,
On do dzisiaj działa, ale ze względu na swoją specyfikę, trudność, materiałochłonność nie uzyskał aprobaty i nie wprowadzono tego transportu do użytku codziennego. Podobna sytuacja, już dużo nowocześniejsza, wynikła w Chinach. Też widzimy ogromną konstrukcję stalową, ten tramwaj odwrócony do góry nogami na drugim poziomie i też ten rodzaj transportu nie uzyskał aprobaty w transporcie międzynarodowym. Kolejny przykład, który chcę tutaj Państwu pokazać, to jest nowe zdjęcie. Jest to budowa kolei magnetycznej. Proszę zobaczyć, jakie ogromne konstrukcje stalowe, żelbetowe do tego służą, żeby wynieść ten transport na drugi poziom. I ten malutki człowieczek, który tutaj, drodzy Państwo, jest na konstrukcji i wykonuje swoje prace. Jest to naprawdę bardzo materiałochłonne, kosztowne i te rodzaje transportu nie uzyskują jakiegoś światowego sukcesu. Ale znalazło się kilku panów, moi drodzy Państwo, wizjonerów, osób, które miały ogromny wpływ zarówno w ubiegłym wieku, jak i w tym, którzy spowodowali, że sprawy transportu poszły do przodu. Między innymi pan Henry Ford, Gustav Eiffel, Konstantin Ciołkowski i nasz Aleksander Junicki. Pan Henry Ford to jest amerykański przemysłowiec, inżynier oraz założyciel Ford Motor Company. Osoba, która spowodowała, że produkcja aut stała się dużo tańsza, to on pierwszy wymyślił taśmę produkcyjną i był takim wizjonerem, że po prostu wprowadził transport samochodowy na świecie. Dzięki niemu to mamy przede wszystkim. Pan Konstanty Ciołkowski jest to rosyjski uczony pochodzenia polskiego. Bardzo się cieszę, bo to już druga osoba, która ma dużo wspólnego i dała początki naszemu transportowi. Twórca modelu teorii ruchu i budowy rakiet kosmicznych i przedstawiciel naukowego nurtu kosmizmu rosyjskiego. To dzięki jemu prac nastąpiła właśnie produkcja rakiet, które wynosiły obiekty poza przestrzeń okołoziemską. I pan Gustav Eiffel, jeden z najbardziej znanych Europejczyków na świecie, twórca, konstruktor mostów, wiaduktów, śluz oraz konstrukcji stalowych i żeliwnych. To dzięki niemu mamy wybudowaną właśnie wieżę Eiffla, która była wybudowana na Expo w roku 1900. Moi drodzy Państwo, to ci trzej panowie w dużym stopniu przyczynili się do tego, że następny pan, o którym mówię, to jest Aleksander Junicki, który na podstawie ich prac naukowych, wiedzy stworzył nową technologię w świecie, jest twórcą technologii strunowej. Ci wizjonerzy, czyli pan Ford, pan Gustav Eiffel i pan Ciołkowski i osoby, które zapoczątkowały wielkie przemiany transportowe i przemysłowe w XX wieku, spowodowały to, że znalazł się człowiek, który na dzień dzisiejszy wprowadza nowy transport, wprowadza nas w XXI wiek, a jest z nim pan Aleksander Junicki. Jest to generalny konstruktor naszej firmy Junicki Corporation, Tracing Corporation Company, pan Anatoli Junicki, który wypowiedział taką znamienną maksymę, że tworzymy branżę transportu i infrastruktury, która nie jest gorsza od takich branż jak lotnictwo, kolej i przemysł samochodowy. Pan Junicki wielokrotnie podkreślał na swoich wystąpieniach i wywiadach, że my tworzymy nowy transport i działamy na najbardziej skorumpowanym rynku przemysłowym na świecie, ponieważ to jest rynek samochodowy i rynek paliw. Dlatego, moi drodzy Państwo, jeżeli spotykacie się z jakąś hejtem, z jakimiś złymi opiniami na temat naszego transportu strunowego, to spowodowane to jest to, że jesteśmy ogromną konkurencją i zagrożeniem dla światowych koncernów samochodowych i przemysłu naftowego. Pan Junicki swoją pracę nad transportem strunowym zaczął blisko 40 lat temu. Jest autorem wielu projektów, patentów, grantów dla
ONZ-u i tą technologię, która na dzień dzisiejszy ogląda świat, opracowały już blisko 40 lat temu. To, co jeszcze blisko 100 lat temu było tylko wizją naszego artysty, tego, który dołączał te kolorowe karteczki do tych bombonierek z cukierkami, dzisiaj jest, proszę Państwa, już rzeczywistością. To mamy zdjęcie z realu przedstawiające wykorzystanie transportu strunowego i naszych pojazdów. W Marina Horce jest to miejsce, w którym testujemy naszą technologię. Jest to miejsce, tak zwany poligon, który się mieści około 70 km na południowy wschód od Mińska. Byłem tam trzykrotnie, również z partnerami moimi w biznesie, jak również z liderami, którzy promują i zajmują się biznesem Skyward Community. Budowa naszej struny, bo to jest podstawa tego naszego transportu, jest następująca. Ona się składa ze stalowej nasady, która jest zamontowana, zespawana na stalowym korpusie. Wewnątrz mamy struny, to jest ta podstawa nasza, to są pręty stalowe, które są naprężone i zespawane pod napięciem. One mają takie właściwości, że tutaj nie ma żadnej dylatacji, nie mamy takiego w czasie jazdy takiego wrażenia, że słyszymy taki charakterystyczny taki stuk jak w normalnej kolei, tam tego nie ma. Dodatkowo wypełniona jest specjalnym betonem, który jest opatentowany. To jest taka masa betonowa, która wytrzymuje bardzo duże napięcia i temperatury, bo pracuje w temperaturach od minus 100 do plus 100, do plus 100 stopni Celsjusza. Jej zadaniem jest przede wszystkim konserwacja tych strun, pochłanianie hałasu, jak również konserwacja tego zamontowanych strun wewnątrz. Konstrukcja strun powoduje to, że one są odporne na bardzo duże natężenia, zarówno pod względem siły wiatru, czy po prostu ucisku, jeżeli weźmiemy wagę pojazdów, czy tam jakiś tam transportu. I mamy tutaj kilka takich przykładów, widzicie Państwo, wieżę tą tutaj tak zwana w Dubaju, ona jest w konstrukcji żelbetowo-szklanej. Miałem okazję ją widzieć w Dubaju w ubiegłym roku, jak byłem na szkoleniu tam 3D Coaching and Business. Właśnie się charakteryzuje tymi właściwościami, że dzięki takiej konstrukcji żelbetowej, w której jest wykorzystana struna, ona może wytrzymać tak potężne natężenia i oczywiście spadki i wzrosty temperatur. Natomiast przykład wieży Eiffla pokazuje, jak wspaniałą konstrukcją jest kratownica, bo to jest konstrukcja lekka, ale ze względu na swoją budowę potrafi wytrzymać też ogromne natężenia i siły zewnętrzne. Sam będąc pracownikiem, właścicielem firmy budowlanej, którą prowadziłem przeszło 20 lat, używałem strunobetonów, to są tak zwane stropy strunobetonowe. One są właśnie oparte na takiej konstrukcji, że wewnątrz są w tej formie są zatopione pręty stalowe naciągnięte, naprężone, zalane specjalnym betonem. Te właściwości tego stropu są następujące, że on jest po prostu, można je na dużych odległościach montować bez podpór. Są mocno elastyczne i bardzo wytrzymałe. I to jest podobna konstrukcja, w której zastosowany jest nasz transport, nasza struna. Zobaczmy tutaj na tym zdjęciu, które jest zdjęciem fotomontażowym, który przedstawia dwie konstrukcje mostu i naszego transportu na konstrukcji uginającej się, który równie dobrze może obsłużyć do 50 tysięcy pasażerów na godzinę, jeżeli jest takie zapotrzebowanie i przepustowość może mieć nawet co 200 sekundy. I zobaczmy tutaj tysiące ton stali, betonu, jaka potężną konstrukcją jest most, jakie to jest drogie w stosunku do naszej konstrukcji, która jest oparta na słupach, wyniesiona na drugim poziomie i w bardzo lekkiej konstrukcji. Nasza konstrukcja oparta jest przede wszystkim na słupach, które są zakotwione w terenie. Dla nas nie ma znaczenia, czy to jest woda, czy to jest wzniesienie, ponieważ konstrukcja
naszego transportu to jest struna, która jest stężona nawet co 5 km i ma właściwości takie, że nawet ugina się do 30%. Ma takie właściwości. Na naszej konstrukcji, tej kratownicy, tej sztywnej, możemy zarówno poruszać ją pojazdami, które osiągają prędkość nawet do 500 km, jak pojazdami miejskimi. Zobaczycie tutaj Państwo na następnym slajdzie, że to jest właśnie idea naszego transportu, że na górze, na drugim poziomie poruszają się transport pasażerski, tutaj dla przykładu, gdzie jest jego bardzo duża przepustowość, gdzie możemy jeździć nawet w terenach miejskich do 150 km na godzinę. Natomiast na dole widzimy ogromne natężenie ruchu, chaos, korki i nie ma takiej po prostu możliwości w dzisiejszym zindustrializowanym świecie, żebyśmy uzyskali takie wartości, takie prędkości jak przy naszym transporcie strunowym. Również doskonałym przykładem jest tutaj pokazany rysunek, jak można wykorzystać transport towarowy, gdzie ten transport nie jedzie po drogach publicznych, gdzie nie ma tego obciążenia. Wiecie Państwo, że największe spustoszenie na drogach właśnie powodują te transporty takie wielotonażowe. Jeden samochód typu TIR, który przywozi do 40 ton, robi większe spustoszenie jak 40 samochodów osobowych. Więc mamy tutaj ogromne pole do popisu, żebyśmy z naszą technologią wychodzili w jak najszerszym kręgu, a poza tym czy widzieliście Państwo, żeby ktoś tirem czy z takim ładunkiem wielotonażowym jeździł ponad 100 km na godzinę po drogach publicznych? Mamy tutaj przykład pokazania naszej konstrukcji struny. Jest to zdjęcie zrobione na targach InnoTrans w 2018 roku w Berlinie. Targi InnoTrans to są takie targi branżowe, w którym spotykają się producenci, przedstawiciele zarówno sprzętu budowlanego, kolejowego i takiego związanego ogólnie z transportem. My byliśmy dwa razy na tych targach w 2016 roku, gdzie żeśmy pokazali nasze dwa pojazdy Unibajka i Unibika. Natomiast w roku 2018 byliśmy z naszym największym osiągnięciem w tej chwili, drodzy Państwo, tym Unilotem, który po prostu skradł serce wszystkich wystawców. To jest cudo techniczne, o którym powiem za chwilę kilka słów. Trzy rodzaje konstrukcji, dzięki którym poruszają się nasze pojazdy na konstrukcji półsztywnej. Widzimy tutaj konstrukcję półsztywną. Tu widzimy konstrukcję sztywną, czyli kratownicę, po której będą się poruszać przede wszystkim pojazdy te osiągające prędkość 500 km na godzinę i osobowe, jak również towarowe. I konstrukcja uginająca się, to jest konstrukcja lżejsza dla pojazdów osobowych i turystycznych. Zdjęcia z realu wykonane w Marina Horce. Widzimy tu dwa rodzaje transportu, po którym się porusza Unibus U4210, to jest na konstrukcji uginającej się, i Unibike U4621 na konstrukcji półsztywnej. Ja miałem okazję na tej konstrukcji tutaj, drodzy Państwo, jechać w 2017 roku, wrócił w 2018 roku trzykrotnie, ale pojazdem tym Unibus U4210, bo te trasy są ze sobą kompatybilne. To jest zdjęcie, które omawiałem wcześniej o moście, ale on jest przejściem do tego zdjęcia, z tego względu, że tutaj mamy pokazane właśnie konstrukcję mostu, też potężną konstrukcję betonową, ale która też jest wspierana, zobaczcie, drodzy Państwo, na strunie. Jak wielkie znaczenie w budownictwie i w przemyśle ma właśnie ta technologia. Nasz transport jest również kompatybilny z tego względu, że my możemy go adoptować, implementować do nowych budowy budynku, jak również tych istniejących. I tu jest przykład wykorzystania takiego transportu na tej naszej konstrukcji półsztywnej, gdzie przykładowo to może być jakaś tam dworzec autobusowy, czy przykładowo lotnisko, albo jakaś galeria handlowa, gdzie współistniejącym transportem bez konieczności przebudowy konstrukcji budynku możemy swobodnie przez niego przechodzić. Czyli mamy kilka problemów, które rozwiązuje transport strunowy, przede wszystkim przeciążenie transportowych,
brak ich zabezpieczeń, zanieczyszczenie środowiska i wysokie zużycie energii. Na tym zdjęciu, które otrzymałem wczoraj od pana Jurija Szewczenki, bardzo mu dziękuję, to jest nasz grafik firmowy, który robi nam wszystkie opracowania, mamy przedstawione wektory, jak działa opór powietrza na pojazdy. No, to zdjęcie to jest takie dosyć charakterystyczne, bo to był początek. Wtedy jeszcze konstruktorzy w ogóle o tym nie myśleli, że są jakieś opory, bo opór związany jest z tym, że im większa prędkość, wzrasta nam opór powietrza, to w tym większe staje się zużycie paliwa. To są samochody, które są produkowane w tej chwili ogólnie na nasz rynek taki samochodowy dla prywatnego transportu czy tam publicznego, gdzie osiągają współczynniki na poziomie 0,04. Natomiast tutaj mamy samochód wyścigowy bolid. Tutaj naprawdę konstruktorzy osiągnęli już bardzo wysoki współczynnik oporu, bo na poziomie 0,02. Natomiast tu problemem jest nie tyle opór powietrza, tylko te powietrze i samochody są tak konstruowane, żeby je po prostu dociskały do przyziemia, bo mogłyby po prostu najnormalniej w świecie odfrunąć. I mamy tutaj kolejny przykład wykorzystania naszego transportu i związany z współczynnikiem oporu powietrza, to się wiąże ze zużyciem paliwa, bo pojazdy, które na dzień dzisiejszy, te nasze użytkowe, uzyskują współczynnik 0,04, no nijak się mają do tego, jak my możemy wykorzystać transport strunowy, czyli transport drugiego poziomu, gdzie nie ma tego problemu, którym jest w tej chwili problem przyziemia. My ten problem mamy ominięty, a na dodatek nasze pojazdy wszystkie są bardzo opływowe, w nowoczesnych konstrukcjach, zrobione we wszelkich obliczeniach i testach w tunelach aerodynamicznych i uzyskaliśmy niewiarygodny współczynnik zużycia, współczynnik oporu na poziomie CX 0,065. To jest po prostu rewelacyjny wynik, nie do osiągnięcia przy tradycyjnym transporcie. Wiąże się też to przede wszystkim ze zużyciem paliwa. I weźmy sobie taki przykład minibusa U4210, gdzie on zabiera na pokład 14 pasażerów, i przy prędkości 100 km zużywa zaledwie 3 litry paliwa. Drodzy Państwo, to są naprawdę groszowe koszty. A jak się to ma jeszcze w stosunku do ochrony środowiska? Zobaczmy na kolejnym slajdzie. Widzimy, że zużycie na jednego pasażera to jest zaledwie szklanka paliwa przy prędkości 100 km. Gdzie można uzyskać takie współczynniki? Gdzie można mieć takie koszty podróżowania? Tylko u nas, w transporcie strunowym. Kolejnym przykładem jest nasz unibus Speed U4365, nasz unilot tak zwany, który przy prędkości 500 km na godzinę zużywa, proszę Państwa, 0,93 litra czy kilograma paliwa na pasażera. To jest prędkość 500 km na godzinę. To jest porównywalne do transportu samolotowego, a gdzie tutaj koszty tego wszystkiego? Także w tych względach jesteśmy bezkonkurencyjni. Następnym przykładem jest Unibike U4621. To jest zdjęcie zrobione z realu. Zobaczcie Państwo konstrukcję tego pojazdu, który waży około 700-800 kg i na dwóch takich cieniutkich strunach porusza się ten pojazd i dodatkowo, jak jeszcze dołożymy tutaj pasażerów, to jest około 1,5 tony. I te pojazdy potrafią osiągnąć nawet prędkość do 150 km na godzinę. Gdzie to można w terenach miejskich z taką prędkością i z taką ilością osób podróżować? Tylko u nas, w naszym transporcie strunowym. Wiele osób się zastanawia, jak te pojazdy się poruszają, czy one są bezpieczne i tym podobne sprawy. Otóż, drodzy Państwo, nasze pojazdy są wyposażone w koła silnikowe, które mają dwie funkcje. Jednocześnie napędzają, jak również są motorem hamującym. Do tego mamy opatentowany system wykolejenia, antywykolejenia, który jest w pełni certyfikowany i odpowiada najwyższym normom, jakie są w tej chwili w tej branży na świecie. Budowa dróg, budowa linii kolejowych to w dzisiejszych czasach wiąże się z ogromnymi nakładami pracy ludzkiej, kosztów i materiałów. Dwa przykłady, proszę bardzo, widzicie budowę tutaj przykładowo takiej Eski, drogi nasze, które w tej chwili cała Polska jest przebudowywana. Ogromne nakłady ziemne, transportowe,
jak również obok zdjęcie, w którym widzimy wąwóz, przez którym jedzie pociąg po torach kolejowych w terenach górskich, gdzie trzeba było te skały wysadzać i doprowadzić ten teren do stworzenia drogi, żeby te pociągi się po niej poruszały. Dwa słowa, dosłownie króciutko o kosztach i jak my wyglądamy na tle konkurencji. Nasz transport Skywaya jest tutaj zaznaczony na zielony kolor. Widzicie tu Państwo różne te skale. Ja wejdę do tego, co interesuje przede wszystkim inwestorów, czyli koszt kapitału. Budowa Skywaya linii 1 km w zależności od typu, czy to będzie półsztywna, sztywna, czy kratownica, waha się od 3 do 8 milionów za kilometr bieżący. Natomiast nasz największy konkurent, Metro, jego koszt waha się w granicach od 100 do 150 milionów dolarów za kilometr bieżący. Proszę Państwa, to są kwoty wprost kosmiczne, jeżeli porównujemy koszty budowy. Do tego trzeba dodać jeszcze jeden niezwykle ważny element, czyli tak zwaną stopę zwrotu, gdzie my uzyskujemy, gdzie nasi inwestorzy, którzy zainwestują w kolej i transport strunowy Skywaya, mogą uzyskać zwroty kapitału po okresie 7-8 lat, natomiast w przypadku metra jest to lat 40 nawet, więc wyobraźcie sobie, jakim jesteśmy tutaj, w którym jesteśmy miejscu, jak bezkonkurencyjna w tej materii jest nasza branża. Chciałbym jeszcze powiedzieć dwa słowa o ochronie środowiska, bo to jest jeden z elementów, z którym od lat zajmuje się pan Junicki i nasza branża to przede wszystkim ekologia i oszczędność. Transport nasz korzysta z energii słonecznej, ze spalania świeci i energii odnawialnych. Jeżeli chodzi o to, to jesteśmy tutaj innowacyjni w tym naszym względzie, bo pozostałe transporty, widzicie Państwa, mają bardzo duże zróżnicowanie i zanieczyszczenie środowiska, począwszy od metra, gdzie trzeba ryć te tunele, koszty wielkie, aż do transportu samochodowego, gdzie to jest czyste zanieczyszczenie środowiska. Mamy 11 typów pojazdów, 7 osobowych i 4 transportowe. Dwa słowa o, tylko powiem, o Unividzie U4651. To jest tak zwana prywatna taksówka. To będą pojazdy, które w przyszłości będą służyły do transportu własnego, naszego osobistego. Będą również wykorzystywane w takich przedsięwzięciach jak parki rozrywki, jakieś parki krajobrazowe, bo to są bardzo lekkie pojazdy. Cena ma być też niewygórowana, bo w granicach 1000 dolarów, więc za sztukę, że przy wybudowanej infrastrukturze będzie, podejrzewam, stać każdego na taki transport. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę na pojazd Unikal U4 403 T3, bo to jest pojazd hybrydowy, gdzie może być od 20 paru nawet do 150 osób, więc widzicie Państwo, jaka to jest kompatybilność naszych pojazdów. Rzecz, która jest wyjątkowa, którą muszę podkreślić, tutaj to jest Unikal U4 192-01, to jest ten pojazd. On został stworzony w zaledwie półtora roku temu na zamówienie naszych arabskich partnerów, z tego względu, że nasze zaangażowanie w tej chwili jest najbardziej widoczne w krajach arabskich, konkretnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I tam była taka prośba naszych inwestorów, czy byśmy mogli nasz transport również przystosować do przewozu tonażowego i kontenerowego. I w zaledwie półtora roku inżynierowie razem z panem Janickim stworzyli taki transport. W tej chwili powstają kolejne hybrydy, tak zwane osobowe, że można sobie tutaj jakieś tam biuro dla biznesu prowadzić. Jest to kolejna koncepcja, którą możemy wykorzystać do następne pojazdy do transportu materiałów sypkich i tak zwane paczkomaty. Te wszystkie pojazdy, zarówno osobowe, jak i towarowe, proszę Państwa, to są pojazdy, które są samobieżne. One mają, one poruszają się za pomocą własnych silników, własnego napędu w technologii blockchainowej, także tu nie ma możliwości ingerencji. One mogą nawet podróżować do 10 tysięcy kilometrów. Kolejny przykład, zdjęcie montażowe, jak można wykorzystać naszą konstrukcję. Widzimy tutaj konstrukcję kratownicy, gdzie na górze porusza się transport
towarowy, natomiast dołem spokojnie transport osobowy, czy w mieście, czy pomiędzy jakimiś tam miastami. Natomiast ja tym projektem jestem zachwycony, zawsze o nim mówię kilka słów ciepłych, bo to jest projekt tak zwany portowy. Mamy taką koncepcję, mamy taki patent na budowanie naszych tras nawet do 25 km głąb morza, bez potrzeby budowania doków. Jest to tak zwany system portowy, z którym możemy transportować zarówno te paczkomaty, jak i nasze pojazdy do materiałów sypkich bezpośrednio od producenta do jakichś tam barek czy statków na wywóz w daleki morski. Jesteśmy, proszę Państwa, firmą, która działa w najwyższych standardach, dlatego że mamy patenty, mamy certyfikaty, między innymi certyfikatem takim, który świadczy o naszej najwyższych standardach, jest certyfikat ISO 9001-2015. Uzyskaliśmy go w 2018 roku. Jest on wydany przez jednostkę certyfikującą w Turingia. 80 przeszło patentów od Stanów Zjednoczonych po Chiny, także jesteśmy tutaj zabezpieczeni, możecie być Państwo spokojni. Także nad naszym transportem, nad naszymi akcjami, udziałami czuwa cały sztab ludzi, jak również Pani Nicka. Kilka słów o nowym obiekcie SV Plaza. Jest to nasz nowy obiekt, oddany zaledwie kilka miesięcy temu. Wybudowany i powstał z trzech powodów. Przede wszystkim dlatego, że mamy w tej chwili około 1000 pracowników w różnych branżach. Prowadzimy 80 biur projektowych różnego rodzaju szczebla. Druga sprawa, żeby to wszystko połączyć, bo byliśmy w kilku miejscach. W Mińsku miała siedziba nasza firma, była to rozrzucona. Druga sprawa to jest, żeby ograniczyć koszta, bo jak jest swoje, to w pewnym czasie zostanie tylko eksploatacja. No a celem nadrzędnym to jest przede wszystkim chronienie naszych tajemnic, naszej technologii, bo wiecie Państwo, że na całym świecie działa wywiad gospodarczy i każdy tylko patrzy, jak tutaj drugiego podgryźć, tak zwane. Ten budynek wynajmujemy, tu się znajdują nasi przedstawiciele, którzy zajmują się taką wizją, marketingiem. Jest to obiekt, którym wynajmujemy kilka pięter też od niedawna. Natomiast ja mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości go wykupimy, bo przecież w nas wielka siła. Obiekt, który w 2019 roku został całkowicie naszą własnością. Wtedy nastąpiły takie przebudowy w firmie reorganizacyjne. Mieliśmy tu dwa piętra, dokupiliśmy dwa kolejne. Z tego samego względu, jak mówiłem wcześniej, ochrona danych, usprawnienie naszej pracy. Trzy zakłady produkcyjne, nasza duma, że nie tylko biura konstrukcyjne, ale również wykonawstwo, w którym produkujemy 11 typów naszych pojazdów. Mamy najnowsze urządzenia techniczne, proszę Państwa, do obróbki, do skrawania, do produkcji naszych pojazdów, łącznie z naszymi obudowami, które są robione w technologii próżniowej. Wytrzymały nawet takie próby wandaliczne, czy wandalizmu, że przy wybuchu granatu dobrze sobie poradziły. Dwa słowa króciutko o naszym miejscu, naszej testowania, naszej technologii. Marina Chorka to już jest teren po rekultywacji. Otrzymaliśmy go w 2015 roku od pana prezydenta Łukaszenki za darmo. Był to kiedyś poligon transportów takich opancerzonych i czołgów. Pół roku rekultywacji. To jest zdjęcie, które jest robione w 2016 roku komputerowo, a tak to wygląda na dzień dzisiejszy w realu. Ja byłem tam trzykrotnie w 2017, 2018, 2019 roku. Naprawdę ten teren wygląda w tej chwili bardzo przyzwoicie. Jest to teren, w którym testujemy naszą technologię zarówno do transportu osobowego, jak i towarowego i miejsce, w którym przybywają przenajróżniejsze delegacje, inwestorzy z całego świata, gdzie pokazujemy naszą technologię, jak również miejsce, które stało się atrakcją turystyczną Białorusi. Serdecznie wszystkich zapraszam. Ten, kto ma jeszcze wątpliwości, jeżeli tam będzie, gwarantuję, po wyjeździe kupi dodatkowy pakiet. Zdjęcia z realu. Widzicie Państwo też Marina Chorkę, ten nasz Univi, ten lekki pojazd, o którym mówiłem przed chwilą. Śmiga sobie tutaj po takiej linii wielkości, grubości kciuka. Tu mamy konstrukcję do tego paczkomatu i materiałów sypkich, a tu zdjęcie dosyć takie ważne, bo tu jest kratownica. Na niej widzicie testowany ten nasz Unilog U400-365.
W tej chwili osiągnął prędkość w granicach 100 km, ale mamy już informację, że dostaliśmy kolejny teren od przedstawicieli Białorusi, że będziemy mogli wybudować tą drogę i może w przyszłym roku, za 2 lata, będziemy mogli już testować jego pełne możliwości, czyli 500 km na godzinę. Natomiast ten obiekt, który tutaj widzicie Państwo, to jest przede wszystkim miejsce dokujące na nasze pojazdy, miejsce odpoczynku, jak również miejsce, w którym na dolnym parterze, na parterze budynku można zainstalować różne tam komercyjne działalności handlowe. W Malinachorce parter zajęty jest na Muzeum Skywaya, w którym jest pokazana cała droga i technologia, jaką przechodził pan Niemicki od deski kreślarskiej do dnia dzisiejszego. Przyszłość, to co jest w tej chwili najważniejsze, Szardża, Centrum Innowacyjne w Szardży, jesteśmy tam obecni od 2018 roku. W tym miejscu powstanie Centrum Innowacyjne, będziemy wybudowane mieć 3 trasy towarową i 2 lekkie, plus nasz Eco House, dom, który będzie obiektem biurowym, jak zarówno obiektem, w którym będą przejmowane różne delegacje, robione konferencje, i będzie to obiekt, który jest naprawdę niesamowity w tym rejonie, bo jest zbudowany w konstrukcji drewnianej. Od kilkuset lat nie było takiego budynku na tych terenach. Zdjęcia z realu, 2019 rok, to już jest pod koniec 2019 roku. Mamy tutaj zdjęcie Unicara Tropical, to jest taki pojazd specjalny ze względu na to, że tam są ogromne temperatury i nasz pojazd ma te właściwości, że może zarówno pracować w temperaturach o bardzo niskich temperaturach, jak również wysokich. I ten typ Unicaru Tropical U4365 będzie montowany na naszej trasie komercyjnej, na którą mamy podpisany kontrakt w Dubaju, 15 km z 21 przystankami w Centrum Finansowym Dubaju. Będzie to się działo w przyszłym roku. Ten termin jest przesunięty ze względu na to, że miał być Expo 2020 w roku 2020. Ze względu na pandemię zostało przesunięte to rok. Nic tu się nie stało. Budujemy trasę kontenerową, także jesteśmy cały czas na fali. Obiekt jest finansowany przez Emirat Szardża. Mamy tutaj wizytę Emirata Szardży w 2019 roku. Odwiedził, zobaczył, jak ta technologia wygląda i pracuje. Dziękuję bardzo panu, jego wysokości, emirowi. Jest na to film w internecie, możecie sobie państwo to ściągnąć na YouTubie. Wszystko widać, jak przebiega wizyta jego wysokości. Ekodomy, jest to dosyć ciekawa historia, bo nasz transport strunowy to nie tylko transport, to również jest dział, gdzie zajmujemy się przede wszystkim też ochroną środowiska. Mamy produkcję humusu i domów tych drewnianych, bo to jest przyszłość nasza, którą przedstawiamy na tak zwanych miastach linearnych. To był jeden z grantów, które pan Junicki robił dla ONZ-u. Natomiast 22 września 2020 roku, niespełna tam 2 czy 3 tygodnie temu, w Szardży odbyło się takie spotkanie MENA Innovation Technology Transfer Summit 2020, które to było spotkanie wirtualne, na którym brało udział blisko 5000 osób. Było blisko 100 prelegentów z 50 krajów. Natomiast z naszej strony udział w tym przedstawieniu, w tej konferencji wzięła pani Swietłana Wołoszyna, to jest kierownik do spraw rozwoju biznesu Junicki Strashing Technology Corporation. I ona przedstawiła właśnie transport strunowy z wykorzystaniem i budowaniem miast linearnych. Reasumując, transport Skyway'a. Innowacyjny, nadziemny, wysoka prędkość, bezpieczny, ekonomiczny, łatwo integralny i przyjazny środowisku. Te wszystkie elementy państwu przedstawiłem przed chwilą. Historia. Transport po powstaniu technologii 1978 rok przychodził różne koleje w tej formie, czyli w formie finansowania crowdfundingowego, czyli społecznościowego, jesteśmy od 2014 roku. Projekt składa się z 15 etapów, jesteśmy w etapie 14, pierwszym podetapie. Rok 2015 inżynieria, czyli mamy tam te wszystkie rekultywacje i pierwsze budowy. Konstrukcja 16-17,
pierwsze demonstracje, 2018 rok już technologii, która już się poruszała, 2019-2020 to jest implementacja, czyli wdrożenie tych naszych systemów na świecie. Moi drodzy Państwo, to tyle historii, tyle skrótów w bardzo telegraficznym skrócie. Teraz robimy sobie chwilę oddechu. Zobaczymy film, który ma kilka tysięcy wyświetleń, który przedstawia naszą technologię i pokazuje drogę, jaką żeśmy przeszli od tak zwanej deski kreślarskiej do dnia dzisiejszego. Dwa tysiące dwudziesty rok, napomnę. Oj, falsa, przepraszam najmocniej. Ten film już leciał dzisiaj, przepraszam. Pomyłka mała. Wchodzimy w takim układzie wiadomości. Moi drodzy Państwo, teraz chwila oddechu dla nas wszystkich. Po tych informacjach takich technicznych powiem kilka słów tym, co się wydarzyło i wydarzy w najbliższych dniach w naszej firmie. Otóż, proszę Państwa, w 2020 roku ze względu na pandemię, ze względu na zaistniałą sytuację na rynku światowym, nie było ekofestiwalu w Marinach Hotel. Jest to festiwal, to jest takie miejsce, w którym przedstawiana jest nasza technologia, gdzie jest spotkanie wszystkich inwestorów, i gdzie, moi drodzy Państwo, spotykamy się co roku w okresie letnim. Z wiadomych przyczyn tego nie było w tym roku, moi drodzy Państwo, ale pan Junicki to jest człowiek, który muszę powiedzieć, że jest niesamowity. Dlatego ja tak się cieszę tą informacją, naprawdę, bo to jest z głębi serca moja płynąca radość, że ten festiwal się odbędzie w innej formie, ale będzie. I teraz zobaczcie, jak się to wszystko zapowiada? Dwa tysiące dwudziesty rok napomnił człowieku i człowieczeństwu w całym o licznej i cywilizacyjnej уязвимости. Мы создаем самую безопасную, экономичную и надежную транспортную систему и всех когда-либо существовавших. Мы уверены в успехе. Наша уверенность только растет. Развитие технологий продолжается. Наш девиз. Строй скавей, спасай планету. Czyli, moi drodzy Państwo, będziemy mieć ekofestiwal tylko w formie wirtualnej. Odbędzie on się 23 października 2020 roku. To jest przyszły piątek, w następnym tygodniu. Zarezerwujcie sobie wszyscy dzień wolny od pracy. Bardzo Was o to proszę. Spotkajcie się ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi inwestorami, ze swoimi partnerami, aby uczestniczyć w tym wyjątkowym święcie. Bo ekofestiwal to jest podsumowanie naszej pracy całorocznej i pokazanie naszych osiągnięć, co żeśmy osiągnęli w tym względzie i co żeśmy zrobili przez ubiegły rok. I to są słowa, które wypowiedział pan Junicki, że z powodzeniem radzimy sobie z nowymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością. Nic nie zmieniło naszej decyzji o organizacji Ekofest 2020, przekształcając go w internetowy reportaż wideo z pracy wykonanej przez setki tysięcy inwestorów. 23 października o godzinie 10 czasu polskiego rozpocznie się transmisja na żywo pierwszego w historii festiwalu Skyways w sieci w czasie pandemii, podczas której wydarzy się wiele ciekawych rzeczy, w szczególności wideo reportaż Anatolija Junickiego dla inwestorów, któremu towarzyszą tradycyjne odpowiedzi na pytania. Przemówienia inwestorów z całego świata, pokaz pracy kompleksów transportowych Skyway z uwagami generalnego projektanta, transmisja na żywo ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
Emirat Arabski postępujący postęp w budowie Centrum Innowacyjnego Skyway w Sharjah. O szczegółach technicznych połączenia powiadomimy Państwa na forach. Także, moi drodzy Państwo, tak jak mówiłem przed chwilą, zbierajmy się razem, bądźmy w tym dniu, pokażmy, że my jako polska drużyna, jako polscy inwestorzy jesteśmy sercem, duszą, wspieramy cały nasz transport, bo to jest jeden z najpiękniejszych dni w roku będzie. Zapraszam gorąco. Ja już trzykrotnie tam byłem i za każdym razem, jak jest organizowany festiwal, bez względu, czy jedzie ktoś ze mną, czy nie, ja tam jestem, bo to jest moment, w którym się naprawdę ładuje baterie na najbliższy nadchodzący rok. Zapraszam serdecznie. Zapisz się w historię na kartach historii Skyward Community. Moi drodzy Państwo, Ecotechnopark to centrum operacyjne służące do demonstracji, testowania i certyfikacji innowacyjnych rozwiązań technologii transportu strun. Mamy kilka miejsc w Ecotechnoparku, gdzie nasi inwestorzy poprzez swoją pracę, poprzez swoje inwestowanie i zaangażowanie zapisali się na kartach historii. Takim miejscem przede wszystkim jest tutaj, koło przystanku, Aleja Zasłużonych. Jeszcze raz włączymy mazaczka. Aleja Zasłużonych. Następnym miejscem są sady owocowe. I trzecim miejscem jest Muzeum Skywaya. Kilka słów o tych przedsięwzięciach. Aleja Honorowa jest to miejsce, w którym znajdują się posągi z brązu w skali 1:1 najbardziej zaangażowanych inwestorów, którzy przyczynili się do wzrostu i popularyzacji transportu strunowego. Jest tam zdjęcie w skali 1:1 pana Junickiego i jego żony. Zdjęcie, nie zdjęcie, tylko pomnik. Pomnik z brązu pana Dmitrija Terechina i pana Aleksandra Lebieda. To jest generał ówczesny Armii Związku Radzieckiego. Chciałbym tylko nadmienić Państwu, że te posągi wykonane z brązu są finansowane z prywatnych zasobów pana Junickiego. My jako inwestorzy nie płacimy za te pomniki. On w ramach wdzięczności i podziękowania funduje takie obiekty swoim inwestorom. Drugim miejscem, gdzie zaznaczeni są nasi inwestorzy, to jest Muzeum Skywaya. Jest to miejsce, które znajduje się wewnątrz wspornika kotwicy. Tam jest również ta stacja, o której mówiłem tam wcześniej Państwu. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc odwiedzających przez turystów. Ono było atrakcją w roku 2017, po raz pierwszy jak było wystawione i otwarte. Była tak ogromna kolejka, ja byłem wtedy w roku 2017, postanowiłem sobie odpuścić, bo było tyle atrakcji jeszcze w czasie trwania festiwalu, że byłem tam rok później. I to, proszę Państwa, sytuacja w muzeum wygląda następująco. Tam jest sufit zrobiony w formie takiego rozgwieżdżonego nieba. Wszyscy inwestorzy, którzy do 16 kwietnia 2017 roku zainwestowali $1000 i więcej, znaleźli się tam z imienia i nazwiska. Ja byłem tam w roku 2017 z grupą liderów. Było nas wtedy 20 osób, odwiedziłem to centrum. Byłem tam również swoim synem i proszę bardzo, tu w tym kółeczku widzicie Państwo zaznaczone, jest moje imię, nazwisko, pokazałem to synowi, byłem dumny. Może kiedyś, jak on przyjedzie to ze swoimi dziećmi, z wnukami, to będzie takie miejsce, które potwierdzi, że dziadek był jednym z tych pierwszych inwestorów tej najlepszej technologii na świecie. Kolejnym miejscem, gdzie była możliwość inwestowania, zaznaczenia swojej inwestycji i swojego miejsca w Ecotechnoparku są sady. Tam inwestycja, drodzy Państwo, była na poziomie $5000. Ja wtedy takiej inwestycji nie prowadziłem, natomiast miałem partnerów bezpośrednich, między innymi panią Wioletę Borowską. Ona była ze mną w Ecotechnoparku w 2018 roku. Odnalazła tam swoje drzewko, tu ma zasadzone w 2000, nie widzicie tutaj, 2017, 2018 tak wyglądało, 2000 wzrost i tu mamy drzewko z 2019 roku. Wszyscy inwestorzy, którzy zainwestowali w tym okresie
w tę inwestycję na poziomie 5000 dolarów. Takie drzewo imienne mają. Między innymi nasz kolega, który współpracuje tutaj z nami, nasz speaker i lider i ambasador, Mariusz Doczmański, też odnalazł tam swoje drzewko. Proszę za potwierdzenia zbliżenie. Macie, że Wioleta Borowska zainwestowała i ma swoje drzewo w 2017 roku. Na terenie jest posadzone blisko 3000 tych drzewek już jest posadzonych, a docelowo ma być nawet 10 tysięcy. Bo to jest właśnie zamysł naszego konstruktora, wynalazcy, że na poziomie gruntu ma być roślinność, drzewa, trawy, zboża, natomiast na górnym poziomie ma się poruszać transport strunowy na drugim poziomie. I co to prowadzi? Zapisz się na kartach historii, zainwestuj w projekt transportu strunowego, utwórz własny hologram. Moi drodzy Państwo, te osoby, które nie miały takiej możliwości, mają taką możliwość od niespełna tygodnia. Zobaczcie, jak to wygląda. Chcecie stać częścią przyszłości? Częścią historii Skyway. Инновационный экологичный транспорт. Сотни инженеров и тысячи инвесторов по всему миру. Будущее создается уже сегодня. Станьте его важной частью. С предложением Faces of the Future вы сможете создать свою голограмму в центре испытаний Skyway в Беларуси. Голограмму с вашим фото и 3D-изображением струнного транспорта смогут увидеть гости экотехнопарка, будущие поколения новаторов и энтузиастов. Вы войдете в историю глобального проекта, который способен сделать мир безопаснее и комфортнее. Ваш след в истории технологии Skyway – это след в истории технологического прогресса. Faces of the Future. Будущее – это мы. Widzieliście Państwo, jak to pięknie wygląda na filmie i tak będzie w rzeczywistości. Więc, moi drodzy Państwo, jak skorzystać z tej oferty, z tej niesamowitej promocji, która jest Face to Face of Future? Czyli trzeba dokonać jednorazowej płatności albo rozłożyć ją na ratę. Trzeba wejść na stronę Face of the Future, przeszedł swoje zdjęcie, wybrać model transportu Skyway, który będzie uwidoczniony na Twoim hologramie. Jak wejdziecie Państwo do biura naszego wirtualnego, to zobaczycie, że tam jest kilka rodzajów transportu. Mają tutaj było pokazane na filmie z tym unilotem, ale są również unibajki i wtedy to zdjęcie wychodzi. Tam jest również kilka zdjęć naszych liderów, członków zarządu i osób, które zakupiły sobie takie pakiety. Do tej oferty, drodzy Państwo, przygotujcie się jak najlepiej. Ona jest do 31 października w pewnych ramach, o których zaraz powiem. Natomiast będzie otwarta jeszcze po miesiącu 31 października, ale już w innej formie. Czyli mamy tutaj możliwość, proszę Państwa, wziąć udział we własnym hologramie w programie Face of the Future z dyskontem 1 do 100. I ja chciałbym Państwu powiedzieć, że w tej chwili jest to najwyższe dyskonto, jakie jest oferowane w naszej firmie. Nie ma wyższego. To są dyskonta na poziomie lat 2018 roku. Aktualne promocje. To są promocje, które są niezależne od tego, czy firma nam daje jakieś gifty, grafty, czyli mamy te nasze podstawowe tutaj pakiety od Inotransa, który jest pakietem dla takich inwestorów szybko inwestujących w danym etapie poprzez szybki start i pakiety dla dzieci, dla naszych nierusinów. Natomiast tutaj mamy pakiety już gotówkowe. Zobaczcie Państwo, pakiet najdroższy premium za 150 tysięcy dolarów z dyskontem 157 za 150 tysięcy. Zobaczycie zaraz Państwo, jakie mamy w tej chwili oferty dla Was jeszcze inwestowania. I pakiety zarówno na raty, jak i na za gotówkę od 250 dolarów do 50 tysięcy. Ale moi drodzy Państwo, życie idzie dalej. Mamy jeszcze zaledwie
16 dni do promocji, którą otrzymaliśmy od firmy z dyskontem 1,4180. Są to tak zwane, jak ja to mówię, promocje dla pocieszenia serca. Bo mamy okres trudny, wielu ludzi traci pracę, wielu ludzi jest przygnębiony sytuacją tą gospodarczą, społeczną, polityczną i z tego względu firma wychodzi nam naprzeciw, już po raz trzeci daje nam możliwość inwestowania w bardzo dobrym, inwestowania w nasze zakup w naszych udziałów z bardzo dobrym dyskontem. Mamy tutaj przykład kolejnej, już trzeciej odsłony, przepraszam, z dyskontem 1:40, 1:80. Tu jest taka drobna uwaga, moi drodzy, z tego względu, że to jest tak zwane inwestowanie progresywne, czyli zakupujemy sobie część udziałów w zależności od wpłaty kolejnej i tak rośnie nam. Przy inwestowaniu na poziomie $600 to mamy aż 24 tysiące udziałów. Możemy uzyskać dyskonto na poziomie 1,40, ale w momencie, kiedy spłacimy je przez 12 równych rat, albo, drodzy Państwo, zapłacimy to jednorazowo. To inwestowanie ma tą taką wadę, że tutaj można zapłacić ratę do przodu, natomiast nie zwalnia nas to z płacenia raty w danym terminie w kolejnym miesiącu. Dla przykładu, dzisiaj mamy 15 października, wpłaciliśmy sobie przykładowo 4 raty, to już mamy inwestowanie na poziomie dyskoncie 5000 i to nie zwalnia nas z tego, żebyśmy 15 listopada wpłacili kolejną ratę. Takie są zasady w firmie i tego się proszę trzymać. Osoby, które są po raz pierwszy, widzą to niech uczulą na ten system swoich partnerów. Również ta sama sytuacja dotyczy naszych partnerów, którzy inwestują z kwotą $1200 za gotówkę albo na raty. Tu możemy uzyskać nawet 96 tysięcy udziałów. A wiecie Państwo, że w memorandum mamy zapisane, że jeden udział ma się przełożyć na $1. No i wracamy do naszej, proszę Państwa, tej niesamowitej okazji zainwestowania w tą promocję Future of the Future, Face of the Future z dyskontem 1:100. Drodzy Państwo, ta promocja jest w tej formie tylko do 31 października 2020 roku do godziny 23:55. Możemy za nią uzyskać 500 tysięcy udziałów, proszę Państwa, 500 tysięcy udziałów. To jest naprawdę to, że staliśmy bardzo poważnym inwestorem z takim udziałem. Za $5000, które możemy zarówno zapłacić jednorazowo, również uzyskamy to dyskonto 500 tysięcy udziałów, jak z dyskontem 1:100 z miesięcznymi 10 ratami. Ale ta okazja jest tylko i wyłącznie do 31 października. Po 31 października. Niepodany jest termin, kiedy się to zakończy, ale inwestowanie takiej formy Face of the Future będzie już zwiększone dwukrotnie. Czyli będzie kosztowało $10000 z dyskontem 1:100. Uzyskamy 1 000 000 udziałów. Moi drodzy Państwo, 1 000 000 udziałów to jest po prostu kosmicznie. I zarówno możemy to kupić jednorazowo, albo na raty. Proszę Państwa, tą ofertę mamy dla osób, które myślą o poważnym inwestowaniu, które chcą się zapisać w historii i jednocześnie o tych, którzy mają większy portfel jak taki przeciętny, powiedzmy, nasz inwestor. Ale jest to też oferta jednorazowa, możemy z niej skorzystać raz na 1000 lat, bo więcej tego nie będzie. Więc te osoby, które się chcą zapisać w historii firmy, które chcą zostawić swój ślad dla potomnych, mają takie możliwości, proszę, inwestujcie. I jeszcze raz zapraszam Was 23 października na godzinę 10 do naszego wirtualnego Ekofestiwalu 2020. Dziękuję bardzo za uwagę. Żegnam się ciepło, z miłością, z radością, Janusz Tomczak. Do zobaczenia.
za 2 tygodnie. Żegnam Państwa. Dobranoc.